Gallardo, to w takim razie ja bym bardzo chciał, tylko mam nadzieję, że nie będzie pod koniec gry. Bo trochę słabo, nie? Supra kontra Mitsubishi Lancer Evo 9. Kto wygra ten pojedynek? Wy już pewnie wiecie kto, nie? O kurde, szybka ta Supra jest. Naprawdę? Kozakiewicz. Ty, co on tak przyspiesza? Jeszcze pod górę ciśnie? Wow. Ojej. I policja do tego? Jaka policja? A czemu jego policja nie goni? No nie, ja go nie dogonię. Ja pierniczę. Za mocny gościu. Ty, co ta Supra? Ja muszę tu chyba Lotusa wziąć. Widzę, że ta Supra kozaczy. Snickersa zjedz. Na most z typem. W sumie. Nie no, most za daleko. Kurde, co to tak przyspiesza ta Supra? O mój Lancer coś w ogóle jakiś taki... I znowu, ej, jaką ona zapieprza? Muszę jakoś się do cienia aerodynamicznego... Na ogonie muszę jej siedzieć, żeby ją dogonić. Tak... 20 sekund zostało, ludzie. Co się dzieje z tym samochodem? Włączyłem nitro, on nagle jakoś tak skręcił hardkorowo. Kurde! Nie, ja wam powiem o co tu chodzi. Po prostu nie da się bez muzyki jeździć, no... Czekajcie, włączę muzykę tylko szybko. Lotusa trzeba, ostateczną broń, bo widzę, że ta Supra to jakaś masakryczna jest. Ludzie kochani. Za mocna, naprawdę. Dobra, jedziemy. On ma system antylag. Nie wiem co on ma, ale kurde, zostawiam je z tyłu. Przerwij imprezę, człowieku, bierzemy Lotusa. Lotusem to będzie... No i policja, Boże, już dajcie spokój. Co ja zrobiłem takiego? Ja się tylko ścigałem nielegalnie. Ja chcę samochód tylko zmienić, mnie nie interesują teraz ścigi. Nie chcę niszczyć radiowozów ani nic. Dajcie mi spokój święty. Ta Supra ma z 10 turbin. Nie wiem co ona tam ma, naprawdę. Ma chyba turbinę od jakiegoś statku morskiego czy coś. Dobra. Zatrzymamy się tu na chwilę. Supra się wściekła, właśnie widzę, no. Strasznie z tą Suprą. A, poradzimy sobie. Dobry jest ten Lancer, tylko właśnie coś tak... On powinien być niby szybki, nie? Czemu on nie jest szybki? Dajcie mi Lotusa, to będzie Inoros. Pyk, pyk. Zobacz jaka fura. Dobra, nie eliminacja. No nie wiem, zobaczymy, bo ta Supra naprawdę dobrze przyspieszała. Dobra, wyprzedzanie, jedziemy. To będzie ta Supra? Jakaś Corvetta mi się pojawiła. Dobra, Corvetta też zjechał. Tak, tu się samochód zmienił. O, pff. No nie mogli tak od razu. Jaj. Już na samym starcie się Corvetta rozwaliła, no. Co jest? Jak dziwnie. No i patrzcie, gdybym powtórzył to jeszcze raz Lancerem, to bym zrobił. Wziął i rozwalił się o autobus. To jeszcze mu kamienie zrzucimy na głowę. Niech ma. Ty. Boty chyba też cię o to rozwalają chętnie, nie? Tak, ja chyba zostanę na chwilę przy Lotusie. Lancer mi się podoba, no ale kurde. Porobiony. 3000 dostanę za to? 12 000! Wow! Dobrze! Siema Hubert! O! Jest ta korwetta! Dawaj, za nią! O! Co ona? Znowu się rozwaliła. Lotus się drze, jakby miał silnik za chwilę wyrwać. No, no tu mamy taki mały silniczek. O, pojechała korwetka. Korwetką też bym chciał pojeździć, ale bardziej chcę Gallardo. Kurde. No ale patrzcie jak głupio, wtedy nie mogą tej Supry dogonić. Tu mamy ucieczkę, nie, ja zmieniam furę na Lancera. Lancer nie powinien być aż... Patrzcie, tu mamy większą prędkość maksymalną. No prowadzenie to wiadomo, że gorsze, nie? Ty, ale tutaj mamy... Zobaczcie, Lancer jest klasy trzeciej, a Lotus jest klasy czwartej, to może to coś robi, nie? Po prostu jest lepszy. Damy radę tym Lancerem. 1.6 z Toyoty ma. No pijana ta korwetta, ja nie wiem. Ucieczka, tylkoż tutaj w górach słabo się ucieka. Zrzucimy na nich te kamienie, chyba tu jakieś były, nie? Czekaj, mapkę pokaż mi szybko. Tak, będziemy musieli chyba zawrócić, najlepiej by było. Chyba, że tutaj sobie zrzucimy na nich coś. Nie, zawrócimy, będzie najszybciej. Ty, spokojnie. Teraz prosto chyba. Tu chyba było. Nie, tam było. Poczekajcie policjanty, bo muszę was, żeby was szybciej zgubić, to muszę tu zajechać. O. Oni się zgadzają, powiedzieli, nie ma problemu, Lucek. To jedźmy tutaj. Tu nas szybciej zgubisz. Oh yeah. Dobrze. Tam jakiś radiowóz nagle się pojawił. Jak się gra? No, nawet całkiem spoko. Myślałem, że będzie słabo w to grać, ale jest spoko. Soundtrack z tej gry jest spoko, wysłuchaj. Poza kamerami. No, pewnie, że tak. Na pewno zobaczysz, że na Spotify jest jakaś playlista, którą ktoś może stworzył z Need for Speed Undercovera. Może kilka utworów będzie. Z Undergrounda jest. No jest jakaś playlista z Undercovera, coś tutaj. Jest sporo utworów. Okej. Posłucham sobie później na pewno. I dam wam znać następnym razem. O! Yo, Mr. One Time. This here's Nickel. I want a rematch. Like now. You hear me, grease spot? The way I see it, you just got lucky. And luck don't last. You and me, we finish this now! Oh yeah! Ktoś ma problemy z ego. Bitwa na autostradzie, drogowy szał. Jedziemy. Extremely dangerous. Zobaczymy, czy taki extremely. Tak. Przeważnie takie pojedynki bardzo szybko się kończą. Ej, wyścigi poza bossami, te takie zwykłe wyścigi, z którymi mamy do czynienia, często są łatwiej, często są trudniejsze niż bossy, nie? Let's go! Let's go! Na 300 metrów musimy go wyprzedzić, tak? Ma Vipera, bardzo fajnego. Wow, niezniszczalne autobusy, dobra. Zrobiłem mu tam trochę blokadę drogową. O, słyszę go. Jak nagle przyspieszył. Nieźle. Ty, co to było? Nieczyste zagranie. Dobra, tu sobie zjedziemy. No nie, co on takiego... Co on takiego szybkiego ma tego Vipera? O nie! Ty, jak on przyspieszył tam! On ma... Jezu, takie nagle... Widzieliście na ten wskaźnik, jak tak... Szybko mi goście uciekał? W ogóle staranował mnie. Tak chcesz się bawić? Dobrze. Załatwmy to po ludzku. Let's go! Let's go! Kurde, powiem wam, że ten samochód mój bardzo dziwnie się zachowuje. Bardzo dziwnie się zachowuje jak ten, jak jedziemy w tunelu aerodynamicznym, tak? Zaczyna super mocno skręcać, ciężko go opanować. Ajajaj! No, ten pojedynek ciekawy jest, trudny dosyć. Co to było? Nie, no nie. Jak? Pamiętaj o Lotusie. Lotus za wolny tu chyba będzie, bo Lotus dobrze skręca. Ale Lotus i tak by wygrał, nie? By łatwiej się omijało od samochodu ruchu licznego. Trzeba przyznać, że to jest trudne dosyć, bo samochodów ruchu licznego jest tu dużo. Mój Lancer nie jest taki szybki jak jego fura, ale jak się trzymamy w strumieniu za nim, to no mogę go dogonić, tak? Tylko bardzo dziwnie się wtedy prowadzi tego Lancera. Zaczyna jakoś hiper mocno skręcać. I raz skręca bardzo mocno, a raz skręca bardzo słabo i jest ciężko to wyczuć. Patrzcie teraz na ten wskaźnik, jak on się oddala i przybliża. W pewnym momencie zacznie się tak hardkorowo szybko przybliżać. Zauważyłem to wcześniej. O, dobra, teraz to moja wina. Już bym go zgubił, gdybym się... Kurde, ty... Tak, spychać. Wow! Rozwalił się! Ale nagle zaczął super przyspieszać. Nie! Wow! No gdzie skręcasz? Nie widzisz, że jadę tym torem? No nie, co za gość! 17... No nie! 17 sekund zostało. Ach! Jeszcze raz. Uff, pobijemy go, kurde, da się go pobić tutaj, jest ciężko, ale rozwalę go. Czy po tym wyzwaniu będę miał jakiś ten? Będę miał jakiś samochód do wyboru? Fajnie by było zabrać jego Vipera, no. Przydałby się. Lecz tak czuję, że coś słabo by skręcał raczej. No ale... To w końcu Viper, nie? Ciężkie to było dosyć. Ale Lucek ma czat ogarnięty. No tak. Zaraz Pat będzie latał po mieszkaniu. Nie no, bez przesady. Ale ciężki był, naprawdę ten pojedynek był ciężki. Teraz mamy sprint, także też będzie ciekawie. Ty, jest ten! Zobaczcie, jest R8 Dariusa. Widzieliście? Z takim malowaniem, z karbona. Naprawdę? Czy Darius się tu ściga? Wow! Nie, dobra, już mi się nie podoba ten Lancer. Czemu oni mnie tak łatwo spychają? Kurde. Bo mi się właśnie zawsze nie podobało w Need for Speedach, że ich bardzo ciężko jest zepchnąć. Musisz tak centralnie w tylny zderzak ich rąbnąć z całej rury, nie? W tył. Żeby oni w ogóle to jakoś odczuli. Ale zobacz, ja go uderzyłem teraz tak bardzo mocno i on teraz jedzie dalej prosto. Jakby sobie nic z tego nie robi w ogóle. Tak, chyba trzeba wziąć Lotusa. Zaczynają już jeździć bardzo dziwnie te boty. Ale takie są te Need for Speedy, nie? Oh. Co to było? Ej, jest ta BMK z tego. Z Most Wanted. Wow! Co on tak skręcił? Jezu! Czy nie da... Ja... No co chodzi z tym Lancerem? Naciśniesz nitro, on nagle wali ci wewnętrzną. Nie... To... Chyba tylko Lotusem będę grał, bo widzę, że tu... Patrzcie, jak się ciężko zrobiło, nie? Bardzo ciężko. Kurde, dobra, nie, pierniczę go. Nie da się tym jeździć. Masakra. Dobra, garaż. Dodajesz nitro w ogóle na zakręcie i tak, masz skręcone koła, on nagle, wiesz, wewnętrzną wali. Strasznie. Dobra, pyk. Można zrobić malowanie z Most Wanted. Na tej BMC fajnie by było. Chyba jest ten bodykit po prostu, nie? Dobra, weźmy ten wyścig, bo ja ich chcę tu rozwalić. To było to? Nie, to jest eliminacja gliniarzy. To był sprint jakiś. To jest bitwa na autostradzie. Bitwa na autostradzie? Jeszcze jedna? Ja gram, o to jest to. Dawaj, jedziemy. Ja gram teraz Lotusem. Znudziło mi się przegrywanie. Co te trafiki tam z tyłu robią? Na pewno ten wyścig? Chyba nie, ale tego też mam niezrobionego. No, to nie ten. Tam mieliśmy samochody z Most Wanted, z... Czekaj, ale nie, no to chyba ten nie. Wyścig. To ten, tylko inne samochody są. Szkoda, bo ja się chciałem pościgać z tymi autami ze starszych NFS-ów po prostu. Jezu! Co to było? No jedź! Samochody mogą zmieniać się co wyścig, nie ma reguły. No ale te poprzednie były faktycznie z poprzednich NFS-ów, nie? Z Carbona, z Most Wanted. Było tam malowanie Dariusa, było malowanie jeszcze tego przydupasa Dariusa, co miał właśnie Astona Martina DB9, była BMK z Most Wanted. Czy on miał DB9 czy DBS-a miał? Chyba DB9 miał właśnie. No i były tam jeszcze jakieś inne samochody, no. Szkoda, że nie będę się już z nimi ścigał. Ale jak gram tym Lotusem, mam wrażenie, że włączyłem taki łatwy poziom trudności. Coś tam mnie doganiają, na pewno na prostych mogą mnie doganiać. O, coś mnie tu doganiało pod koniec. Poszło, kurde. Za pierwszym razem, nie? Eliminacja gliniarzy. Dobra. Bierzemy Lotusem. Weszło. Porobimy raz, dwa, trzy. Cały czas praktycznie każdy wyścig czy pojedynek zaczyna się od tego, że przejeżdżamy między tymi dwoma autobusami, nie? 7 gliniarzy musimy zabić, tak? Cyk, już mamy 3. Czy gram na PlayStation? Nie. Gram na PC-cie. Lambo cię dogoniło. A, no może. Coś bardzo szybkiego. Tylko nie wiem, czy Gallardo, czy Murcielago, bo... Chciałbym spróbować Gallardo bardziej. We're now adding state vehicles to assist. Police interceptors will be on scene soon. Dobra, trzeba będzie trochę zwolnić. To chyba będzie teraz coś do... No dobra, jednak ich zgubiłem już. Ale to się pojawią nowi. Tutaj nie ma tak jak w Most Wanted, że możesz zgubić policjantów. Musisz najpierw wykonać misję, oni będą się cały czas pojawiać. Jak wykonasz misję, to dopiero wtedy, wiesz... Patrzcie tutaj. Tylko jeden system. Proszę bardzo. No, mało. Zostały jeszcze 3. Pewnie jakby się pojawili po prostu, bo trzeba ich szukać. Ja mam chyba niski poziom poszukiwania na tym Lotusie czy coś. Takie mam wrażenie. No niech tu przyjadą, kurde. O, jest jeden. No i zniknęli. Pościgam się trochę z tym vanem. Masz bardzo duży 5. poziom mam. No właśnie, to gdzie te radiowozy są? Się będę z vanem ścigał. Yes. Dobra, jest jakiś, gonimy go. Dobra, jest drugi. All units heads up. I'm gonna try and disable this target. Dispatch, I got a vision. Oh yeah. Heading west. He's smashing the block. Dispatch, clear all units for this call. I'm gonna need some help with this one. Roger that. Got you some more ground units. GTR mnie ścigaj, proszę bardzo. I'm gonna take him out. Dobra, zostało 3 minuty, więc trzeba się z nimi uporać. Tylko trzeba zniszczyć jeszcze 2 radiowozy i będzie spoko. Tylko... czym by ich tu zniszczyć? O, dzięki trafik. Pick-up mi pomógł. O proszę. Sim! To ja rozumiem. 11 zniszczyłem, zobaczcie. Okay, be advised, suspect was last seen moving west, that's west on Interstate 10. Supervisor wants the quadrant to be set up. Stand by, position coming up on your screens now. 10-4 dispatch, we should have this side airtight in about 1 minute. Dispatch, I got a new 20 on our runner, sending it out. Porobiliśmy ich. Zdominowałeś. Zniszczenia 40 tysięcy. Jeszcze nie ma tak dużo do zniszczenia tych radiowozów i w ogóle, nie?